Dziś pragnę się podzielić z wami świadectwem Roya Schumana, Żyda, który nawrócił się na katolicyzm. Świadectwo to wygłosił na konwencji eucharystycznej w Koledżu Najświętszego Serca w Auckland w Nowej Zelandii w 2015 roku. Byłem wychowany w żydowsko-niemieckiej rodzinie w latach 50., krótko po zakończeniu wojny. Moi rodzice byli uchodźcami z Holokaustu. Oboje uciekli z hitlerowskich Niemiec. A ja dorastałem na obrzeżach Nowego Jorku. Moja rodzina, przyjaciele i późniejsza edukacja obracała się w otoczeniu Żydów. Jedyną religią, którą uznawałem i przez którą patrzyłem na Boga, był judaizm. W czasie szkoły średniej stałem się nawet fanatycznym Żydem. Uległem urokowi naukom judaizmu hasyckiego. Pojechałem nawet do Izraela, aby podjąć edukację w tym kierunku. Chciałem nawet już nie wracać do Stanów Zjednoczonych i zostać tam, poświęcając życie na studiowanie i modlitwę. Religijne życie judaizmu. Yeshiva. Zrezygnowałem jednak i wróciłem do Stanów, aby studiować na Uniwersytecie MIT, który jest prestiżową, ale bardzo naukową uczelnią. W czasie tych studiów, będąc otoczony nauką, zgubiłem swoją wiarę. Religia jest tam rozpatrywana jako średniowieczny przesąd, który ludzie wymyślili, zanim rozwinęła się nauka. Uznałem więc, jak inni, że nauka wszystko wyjaśnia, a religia jest mitem. Później poszłam do szkoły biznesu na Harvardzie, a po jej zakończeniu w wieku 29 lat zostałem zaproszony, aby zostać profesorem marketingu. Od dziecka szukałem znaczenia i celu życia i myślałem, że znajdę odpowiedzi i nawiążę osobistą relację z Bogiem na mojej bar mitzwa, kiedy miałem 13 lat. I tak się nie stało. Później pomyślałem, że znajdę cel życia, jak dostanę prawo jazdy. Później, jak skończę college, uniwersytet, dostanę pracę. I tak przez 10-15 lat poszukiwałem sensu życia w rzeczach zewnętrznych. Nawet odnosząc sukces i będąc profesorem, nie znalazłem w tym sensu życia. Bo skoro znalazłem się tu na ziemi, bo był jakiś wybuch, strzelił piorun w błoto wypełnione aminoasydem bilion lat temu, żyjemy tu po może 70-90 lat i to wszystko, to cały ten sukces nie ma sensu. Nie było do czego się w życiu odnieść, więc zapadłem w głęboką rozpacz. Pewnego dnia poszłem na długi spacer do lasu, żeby pobyć w otoczeniu natury. Byłem już wtedy kompletnym ateistą. Nie myślałem o niczym i otrzymałem tam niezwykłą łaskę. Nagle wszystko przede mną zniknęło i znalazłem się jakby przed tronem Boga, w bliskości z Nim. Zobaczyłem moje życie, jakbym je miał zobaczyć po śmierci. I zrozumiałem, że w czasie mojej śmierci najbardziej bym żałował tych rzeczy. Po pierwsze, że zmarnowałem mnóstwo energii i życia na zamartwianiu się, że nie jestem kochany, kiedy tak naprawdę byłem kochany każdej sekundy mojego życia, zalewany oceanem miłości kochającego Boga, o którym nie miałem pojęcia, że istniał. I po drugie, że w życiu nie zrobiłem nic, co miało jakąkolwiek wartość w oczach nieba. Tak jakbym chciwie kolekcjonował palety monomolistyczne, pieniądze, jak te kolorowe papiery z tej gry Monopol, a obok stał stożek złota, który ignorowałem, a który był zasłużony w niebie. Zobaczyłem, jak niemądrym było bycie chciwym na rzeczy, które mi nie przyniosłyby żadnego dobra, nawet po 100 latach śmierci, zamiast zbierać te rzeczy, które mogłyby przysłużyć mi się później w niebie, nawet 100 000 lat później. Jak głupcem było uważać cały czas, że kiedy się stanie to czy tamto, to stanę to czy tamto, to dopiero będę szczęśliwy. Wszystko, co się wydarzyło, było doskonałe i było mi dane przez ręce kochającego Boga.
szczególnie te wszystkie rzeczy, które przysporzyły mi cierpienia. I zrozumiałem, że celem mojego życia jest czcić, kochać i służyć mojemu Bogu. To intymne zdarzenie pokazało mi, że Bóg zna mnie od zawsze i całe życie kochał mnie i troszczył się o mnie, tak jakbym był jedynym stworzeniem i że zawsze kontrolował wszystko, co się działo w moim życiu. Wiedział, co czułem i troszczył się o to, kiedy byłem szczęśliwy, On był szczęśliwy ze mną, a kiedy byłem smutny, On też był smutny. Ludzie pytają mnie, jak to, nie wiedziałeś jako Żyd, że Bóg taki jest? Nie. Tora i 5 ksiąg Starego Testamentu pokazuje Boga jako tego, który widzisz w Księdze Wyjścia. Kiedy Mojżesz poszedł na górę, aby otrzymać przykazania od Boga, ten kazał wybudować mu wokół tego miejsca wielki mur i zapowiedział, że ktokolwiek przekroczy, musi zginąć, ponieważ inaczej zbezcześci tę ziemię, wchodząc tam. Takiego Boga widziałem. I nie mogłem go przypasować do tego Boga, którego teraz doświadczyłem. W tym doświadczeniu widziałem tą naturę wokół, ale to, co przede mną, odbywało się w wymiarze duchowym i wydawało się być bardziej realnym niż to, co tutaj na ziemi. Nawet nie mogłem zrozumieć, dlaczego tego wcześniej nie widziałem. Modliłem się do tego Boga, aby powiedział mi, jak ma na imię, abym wiedział, jaką religię mam w życiu praktykować. I powiedziałem do Niego, to może być jakakolwiek religia, może być buddyzm, hinduizm, tylko mi nie mów, że masz na imię Chrystus i że ja mam być chrześcijaninem. Żydzi uważali, że chrześcijanie są zagrożeniem dla judaizmu. Bóg respektował tę modlitwę, ale mi nie odpowiedział. Ale ja też nie byłem gotowy, aby usłyszeć odpowiedź. Kiedy wróciłem do rzeczywistości, nie miałem ochoty już być profesorem i uczyć, ale znaleźć imię tego Boga, czcić i służyć Jemu. Codziennie wieczorem modliłem się, aby poznać Jego imię. Rok później doznałem kolejnego cudu. Było to jakby we śnie. Poczułem na sobie rękę i zobaczyłem przed sobą wizję pięknej kobiety. Co chciałem zrobić, to rzucić się na kolana i oddać jej honor. Zrozumiałem, że była to Maryja, Matka Jezusa. I chciałem powiedzieć modlitwę Zdrowaś Mario, ale jej nie znałem. Byłem jakby w stanie ekstazy. Była bardzo piękna, a jej głos brzmiał jak muzyka. Miłość od niej płynąca przepływała przez każdą moją komórkę ciała, jakby podnosiła mnie. Powiedziała, że jest gotowa, by odpowiedzieć na moje pytania. Byłem zbyt dumny, żeby ją poprosić o nauczenie mnie modlitwy Zdrowaś Mario, więc zapytałem ją przewrotnie, jaka jest Twoja ulubiona modlitwa? A ona odpowiedziała, lubię wszystkie modlitwy skierowane do mnie. Ale ja w swoim uporze powiedziałem, ale może lubisz jakąś bardziej od innych? Odpowiedziała wtedy po portugalsku. Zapamiętałem tylko pierwsze sylaby, bo nie znałem tego języka. Zaraz po przebudzeniu zapisałem jej i zapytałem mojej katolickiej znajomej z Portugalii, a ona odpowiedziała, że to znaczy Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W czasie tej wizji zapytałem ją, jak to możliwe, że jesteś taka piękna, wspaniała, otoczona chwałą? A ona łagodnie pokiwała głową i powiedziała, o nie, nie rozumiesz, ja jestem tylko stworzeniem, On jest wszystkim. Zapytałem ją też, jakim tytułem chciałaby, aby ją nazywano. Odpowiedziała, ukochana córka Ojca, matka Syna, żona Ducha Świętego.
tamtym momencie nie wiedziałem nic o chrześcijaństwie. Czasem słyszałem coś o Duchu Świętym, ale nie wiedziałem, o czym mowa. Więc zapytałem ją o Niego, a ona z miłością odpowiedziała: On jest Jego spojrzeniem. Później mi powiedziano, że święty Tomasz z Akwinu nazywał Ducha Świętego spojrzeniem miłości, który przepływa między Ojcem a Synem. Następnego dnia, kiedy się obudziłem, zrozumiałem, jaką specjalną rolę odgrywa Maryja, która jest jakby kanałem pomiędzy niebem a ziemią. Wiedziałem wtedy, że chcę być chrześcijaninem, ale nie rozumiałem wtedy, jaka jest różnica pomiędzy protestantyzmem a katolicyzmem. Otworzyłem książkę telefoniczną i zobaczyłem jakiś pierwszy kościół protestancki, do którego poszłem. W czasie rozmowy z pastorem, kiedy zapytałem go o Matkę Boga i zobaczyłem, że on nie wypowiadał się o niej z respektem, na jaki ona zasługuje, wiedziałem, że to nie jest kościół dla mnie. Nieopodal mojego domu było sanktuarium maryjne naszej Pani z La Salette. Czasem chodziłem tam pospacerować i kiedy oglądałem mszę świętą, narodziło się we mnie wielkie pragnienie przyjęcia Komunii Świętej. Później pojechałem do Francji na narty. Cały czas padało. Zobaczyłem na mapie, że niedaleko jest to miejsce w La Salette, gdzie ukazała się Matka Boża. Postanowiłem tam pojechać. I musiałem tam zostać cały tydzień, bo zerwała się burza i pogorszyła się pogoda. Jednego dnia zacząłem narzekać do Boga, że przyjechałem tu na narty, a przez pogodę i muszę siedzieć w domu. I później miałem sen, w którym zobaczyłem mężczyznę, który wydawał się jakby nauczycielem. I on powiedział do mnie: możesz jechać na narty, albo możesz pracować na moje drugie przyjście. Twój wybór. Po moim powrocie do Stanów Zjednoczonych zadzwoniła do mnie znajoma z Francji, którą tam spotkałem. I ona zaproponowała mi, żebym pojechał do zakonu kontemplacyjnego we Francji, gdzie mógłbym znaleźć odpowiedzi na moje nurtujące pytania. Podała mi numer telefonu. Zadzwoniłem tam i zapytałem, czy mogę przyjechać, ale otrzymałem odmowną odpowiedź, że nie. My jesteśmy zamkniętym zakonem i nie przyjmujemy odwiedzin. Zaproponowali jednak, żebym napisał do nich list opowiadający o sobie. Po tym, jak otrzymali mu list, dostałem odpowiedź od razu: możesz przyjechać, kiedy tylko chcesz. Nie wiedziałem, że oni uznali, że ja mogę być potencjalnym kandydatem na zakonnika. Przebywając tam przez tydzień, oczekiwałem, że jakiś zakonnik da mi wskazówki, jak zostać katolikiem, ale nic nie mówili. W końcu zapytałem jednego z nich: czy dasz mi jakieś wskazówki, powiesz mi coś? A on pokiwał głową i powiedział: oj nie, ale proszę, żebyś miał otwarte oczy i był szczery wobec siebie. Zawsze modliłem się z nimi i kiedy pewnego dnia zaczęli śpiewać psalm o Jeruzalem, czy kiedykolwiek powinienem zapomnieć o Tobie i tak dalej, pomyślałem: oj, ci mnisi chcą być chyba z Żydami. Później w czasie prac, ścinania trawy, podszedł jeden z nich i zapytał: widzimy, że nie jesteś katolikiem, bo nie przyjmowałem Komunii Świętej. Więc jakiego wyznania jesteś? A ja powiedziałem: jestem Żydem. O, ten odetchnął z ulgą i powiedział: oj, to dobrze, bo obawialiśmy się, że jesteś protestantem. I wtedy zobaczyłem, że jak to powiedział święty Jan Paweł II, oni uważają, że Żydzi są naszymi starszymi braćmi i siostrami w wierze, gdzie protestanci otrzymali tą wiarę, ale ją odrzucili. Ten czas tam spędzony pozwolił mi również odczuwać obecność Maryi.
i ta radość płynąca z tych mnichów, których życie było pozbawione przyjemności, urzekła mnie. Tak jakby obecność Maryi odmładzała ich wygląd. Po powrocie stamtąd wiedziałem, że chcę być katolikiem. Po moim chrzcie mogę policzyć na palcach dni, których nie przyjmowałem Komunii Świętej. Po więcej niż 22 latach przyjmuję Komunię Świętą codziennie. Wciąż jestem profesorem, ale teraz wiem, że żyję tu dla wieczności. I ona zależy od tych lat przeżytych tutaj. I do końca może nie rozumiem, co znaczy przyjmowanie Komunii Świętej, ale wiem, że ono ma znaczenie dla mojej przyszłości. Jedynym sensem życia jest dostanie się do nieba i zabranie ze sobą tam innych ludzi. Inny nawrócony Żyd, Charlie Rich, który był przez lata ortodoksyjnym Żydem, stracił wiarę, próbował bezskutecznie popełnić samobójstwo i w jeden upalny dzień wszedł do kościoła katolickiego, aby się ochłodzić. Usiadł pod obrazem Jezusa stojącego na wodzie i powiedział do siebie sceptycznie: „Och, żeby to chociaż była prawda”. I nagle usłyszał głos: „To jest prawda”. Miał wtedy 30 lat. I to wydarzenie sprawiło, że kolejne lata życia, do wieku prawie 100 lat, spędził w kontemplacyjnym zakonie jezuitów w Nowym Jorku, modląc się przed Najświętszym Sakramentem 12-14 godzin dziennie. Każdy z nas ma obowiązek ewangelizacji i dzielenia się tym, co posiadamy, bo nikt nie ma takiej łaski jak katolicy. My siedzimy przy stole zestawionym strawą, kiedy inni stoją obok i głodują, i mamy obowiązek się tym dzielić. Ten nawrócony Żyd, Charlie Rich, powiedział: „Od chrztu i pierwszej Komunii Świętej otrzymałem takie szczęście i pokój ducha, jakiego nie zamieniłbym na nic w świecie, o którym nawet nie sądziłem, że jest możliwe na tej ziemi. Daremnie byłoby się narodzić, gdyby Bóg swej dobroci nie wyjednał nam łaski zostania członkiem mistycznego ciała Chrystusa. Bez życia z Chrystusem życie nie jest wcale życiem. Zostaliśmy stworzeni dla nieba i dla żadnego innego dobra ziemskiego. I każde dobre i piękne doświadczenie zwraca nas ku niebu. Zostałem katolikiem, aby nie być szczęśliwym kilka lat, ale na zawsze. Zostałem katolikiem, aby jednego dnia móc dostąpić uczestnictwa radości aniołów i świętych w przyszłym życiu. Do tego życia, którego prowadzi nawrócenie, dla którego rodzimy się i którego nie można pojąć. Kościół Rzymu daje nam Boga i całą Jego pełnię. Otrzymujemy Boga, kiedy otrzymujemy Komunię Świętą. Do kościoła musimy iść, aby tam otrzymać Boga w pełni, aby doświadczyć nieba i stać się bardziej intymnie zjednoczonymi z Bogiem. I abyśmy za pośrednictwem świętych sakramentów mogli się pożegnać z tym życiem do życia wieczności, z łączności z Bogiem”. Mam nadzieję, że to świadectwo wzmocniło Waszą wiarę. Na zakończenie chciałabym krótko wspomnieć Wam o znanym ortodoksyjnym rabinie Itzaku Kaduri, który był jednym z najbardziej poważanych rabinów w historii, specjalistą Talmudu i Kabały. Na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, a zmarł w wieku 108 lat, spisał na małej karteczce swoje ostatnie słowa i zapowiedział, aby przeczytano ją dopiero rok po jego śmierci. I kiedy to zrobiono, ta notatka wstrząsnęła światem żydowskim, bo napisane tam było tak: „Mesjaszem, który przyjdzie, jest Joshua,
nam wszystkim znany jako Jezus. Podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne. Podobno na kilka miesięcy przed swoją śmiercią rabin powiedział swoim uczniom, że spotkał się z Mesjaszem. Wygląda na to, że odwiedził go nasz sam Pan Jezus, który przecież cały czas od czasów swojego zmartwychwstania przechadza się po świecie i cały czas jest obecny z nami. A Duch Święty prowadzi ludzi do Niego według swoich upodobań. Dziękuję, że chcieliście wysłuchać tego świadectwa. Do usłyszenia wkrótce.